Kilkadziesiąt wozów bojowych starło się w sobotę na poligonie w Wierzbinach koło Orzysza. Walka czołgów to impreza, jakiej jeszcze w Polsce nie było. Inscenizacja współczesnej bitwy pancernej dała uczestnikom wyjątkową okazję do zobaczenia w akcji czołgów PT-91 Twardy oraz bojowych wozów piechoty. Wydarzenie to ma na celu pokazanie połączenia tradycji z współczesnością polskiej armii, mówi dowódca 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej generał Jarosław Gromadziński. Walka czołgów sprowadza się do pokazania tradycji, czyli kawalerii polskiej przedwojennej i współczesnych żołnierzy, którzy kultywują te tradycje. A finałem jest tylko walka czołgów. Jak mogliśmy się przekonać, pokazywaliśmy nasze umiejętności wszystkich żołnierzy brygady i potencjał brygady. 15. Brygada jest największą jednostką w tej części Polski. Jest najwyższej gotowości bojowej i było dużo ćwiczeń w maju, w czerwcu, łącznie z ćwiczeniami międzynarodowymi, które przeszliśmy i chcemy pokazać społeczeństwu, że wojsko jest blisko społeczeństwa, a to jest jeden z tych elementów, żeby pokazywać tą więź i robić coś dla społeczeństwa. Walka czołgów to impreza zorganizowana na 40 hektarach terenów poligonowych, czyli takich, na które cywile nie mają wstępu na co dzień. Oprócz obejrzenia wspomnianej walki, uczestnicy mieli okazję wziąć udział w pikniku militarnym. Były koncerty, a także pokaz wyszkolenia i jazdy konnej. Sprzęt wojskowy wykorzystywany podczas służby prezentowali żołnierze z 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej i stacjonującej na Mazurach batalionowej grupy bojowej NATO. Dla żołnierzy z Giżyckiej Brygady udział w imprezie to element obchodów Święta Brygady. Organizacja tego typu wydarzenia to dla nas nie jest zbyt duży problem, mówi jeden z żołnierzy. Czy dużo trudu nas to kosztowało? Poza tym, że jesteśmy tutaj w weekend, nic trudnego. Robimy to, co robimy na co dzień. Ćwiczymy przemieszczanie się, ubezpieczanie, między innymi przejazdy po mostach, tak jak to było tu teraz pokazane. Na głównym zagadnieniem, można powiedzieć, dzisiejszej imprezy będzie bitwa czołgów. To tak naprawdę też nic trudnego, ludzie robią to na co dzień. Orzysz od lat jest kojarzony z wojskiem, a po tym jak w mieście ulokowana została batalionowa grupa bojowa NATO, stało się o nim głośno w całej Polsce, a nawet na świecie. Dumy z tego, że Orzysz nazywany jest wojskową stolicą Polski, nie kryje burmistrz miasta Zbigniew Włodkowski. No oczywiście, że jestem z tego zadowolony, bo to hasło Orzysz, wojskowa stolica Polski, promujemy od 2 lat jako hasło turystyczne. To jest zachęta do tego, żeby do nas, do Orzysza przyjechać. Nie spodziewałem się. Liczyliśmy, że będzie tutaj około 5, może 10 tysięcy ludzi. Szacujemy, że to jest, nie wiem, 2, może 4 razy więcej. Zgodnie z oczekiwaniami organizatorów, na poligon przybyło kilka tysięcy osób. To wydarzenie, którego nie można przegapić, mówili uczestnicy. No wrażenia niesamowite, coś fajnego. Już zupełnie się nie spodziewałam czegoś takiego, jak to kiedyś musiało być, nie? Jakby nie patrząc, troszeczkę impreza wojskowa, ale bardziej też na całym kraju. No zdecydowanie. Młodemu się podobało, fajnie, że można dzieciom pokazać coś, co działo się kiedyś. Troszkę historii. Jeżeli za rok będzie, na pewno pani się zjawi? No myślę, że tak, chciałabym. Bardzo mi się to podoba. Mazury są fajne. Tutaj fajnie jest, gdzie są te pojazdy pokazane. Dzieci mogą zobaczyć tak, że jest w porządku. Atrakcja dla dzieciaków najbardziej. Pewnie. W sumie dla dorosłych też. Bo nie każdy może z bliska zobaczyć taki sprzęt, tak? Niesamowicie miłe. No, żeśmy się nie spodziewali właśnie coś takiego, naprawdę sympatycznie. Pierwsza taka ogromna impreza po prostu, no na taką skalę. No pierwszy raz na takich pokazach, prawda? Jak wrażenia? No wybuchowo. Nie no, fajna impreza, ciekawa rzecz, żeby pokazać większej publiczności to, na czym stoi polskie wojsko. Jak myślisz, że to jest impreza taka dla całych rodzin? Jak najbardziej. Ja byłem sam z kuzynką, ale myślę, że jakbym miał dzieci, to spokojnie bym przeprowadził. Czyli za rok, jak będą organizować, to myślę, że wpadniesz. Postaram się załatwić, żeby były dzieci wtedy. Organizatorami walki czołgów byli samorząd Orzysza, 15. Giżycka Brygada Zmechanizowana, Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej oraz Ośrodek Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Orzysz w Bemowie Piskim.